Nieprzypadkowo rozmawiamy na jednym z boisk Orlik przy ulicy Leszczynowej. Panie Mariuszu, już niebawem rusza kolejna edycja bardzo ważnej, bardzo interesującej i bardzo emocjonującej ligi w mieście Biała Podlaska. Tak, to prawda. Będziemy rozmawiali m.in. o Bielskiej Lidze Szóstek Piłkarskich, o tym pan redaktor mówi. No jest to już, nawet nie wiem, która to edycja Ligi Szóstek Piłkarskich, gdzie się spotykają starzy, młodzi, wszyscy amatorzy spędzania wolnego czasu, kopiąc piłkę i tak naprawdę spędzając świetnie ten wolny czas. No ale jakoś to się zaczęło. No zaczęło się to w 95 albo w 96 roku. Zaczęło się redaktorzy ówcześni Słowa Podlasia, Roman Laszuk i pan Sumniński Wojtek. Była taka liga, takie mecze zakładowe, międzyzakładowe, zakładów pracy. No i pomyśleli o tym, czy nie warto by czegoś innego zrobić w postaci ligi. No i tak, taka jest granda, tak to powstało. Powstały pierwsze drużyny, pierwsze rozgrywki i trwamy do dzisiaj. Trochę się to zmieniło, bo wcześniej to było takie naprawdę typowo amatorskie, teraz mamy stowarzyszenie, jest klub, działamy. Jak wygląda właśnie, jak będzie wyglądała najbliższa liga, sezon 2019-2020? W amatorskich ligach jest to tyle ciekawe, że tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądało, dlatego że do końca nigdy nie wiemy, ile drużyn się zgłosi. Te, co są i są z nami długo, to wiadomo, że będą. Bywają nowe drużyny, czasami ktoś drużyna się nie zgłosi. Wczoraj, chyba do wczoraj był termin takiego zgłaszania się. Nie wiem, nie mam informacji od kolegów, którzy tam pomagały mi pracować, ile drużyn się zgłosiło. Natomiast będziemy mieli na pewno dwie ligi i od połowy sierpnia, tak myślę, że gdzieś może po 20 będziemy zaczynali kolejny sezon Bielskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. To może zachęćmy może tych, którzy nie wiedzą. Być może jeszcze będzie szansa się zapisać. Na czym to polega? Kto gra w tej lidze? Kto bierze w niej udział? Do kogo jest adresowana? Może to tak banalnie brzmi, ale tak naprawdę jest do wszystkich. Dlatego, że mogą grać i naprawdę wiekowi zawodnicy, tacy, co mają siwe włosy, ale może grać również młodzież, oczywiście za zgodą rodziców. Tak naprawdę jest adresowana do wszystkich. Jeżeli ktoś tam się spóźnił albo nie doczytał, że można zgłosić drużynę, ponieważ jesteśmy ligą amatorską, to jest kwestia tak naprawdę dogadania się. Jeżeli są chętni, to serdecznie zapraszamy. Jeszcze będzie można się zgłosić, zacząć rozgrywki od drugiej ligi. I tak jak pan redaktor pyta, dla kogo? Tak naprawdę dla wszystkich. Jakby się przyjrzeć, to dla wszystkich. No, ciekawostką jest to, że od lat z nami gra pan Michał Litwin, który teraz jest prezydentem miasta i też cały czas gra i uczestniczy. Jego drużyna awansowała do pierwszej ligi, także... Jaka to drużyna może? Old Boye, Mario Presto Old Boys, także to jest drużyna, która awansowała do pierwszej ligi. Tam są m.in. oprócz prezydenta zawodnicy trochę starsi wiekowo, którzy też się zebrali i grają z młodzieżą i udało im się awansować. Ułatwienie jest też takie, że te drużyny nie muszą przecież liczyć 11 osób. Na boisko wychodzi ich mniej. Na boisko wychodzi 5 plus bramkarz, czyli 6 osób. Zmiany są lotne. Wie pan co, tak jak patrzę przez lata, jak się zmieniła Liga Szóstek, to kiedyś było tak, było 2-3 dobre drużyny i reszta tam przegrywała z nim. A teraz tak naprawdę każdy może wygrać w każdym. Poziom się bardzo podniósł. Sporo osób się tym interesuje, przychodzą, oglądają mecze. Naprawdę poziom jest bardzo fajny, a jeszcze mi się bardzo podoba to, że też się wszyscy nauczyliśmy tego, że nie ma złośliwości, tylko jest naprawdę sportowa rywalizacja i każdy się dobrze bawi. Takich drużyn, które możemy wymienić, są od lat w lidze? Od lat, no na pewno, no, powiem o swojej drużynie, Trójka kiedyś, Dailies wcześniej, później mieliśmy innych sponsorów. Nie wiem, czy nam się uda zebrać w tym roku, na ten sezon jeszcze. Jest Top Mar, jest to Top Mar do Mistrz Ligi, jest Centrum SAS, który jest długo, no jest kilka takich drużyn, które są praktycznie od początku. Może nam się delikatnie nazwy zmieniały, ale ludzie, którzy są też ludzie właśnie, grają w tych szóstkach, którzy byli od początku tej ligi. Także to trwa. Profesjonalizm przebija m.in. w tym, że te drużyny mają własne barwy, koszulki, numeracje. Znaczy, tak, taki profesjonalizm może za duże słowo, ale takie poważne podejście do tego. Mają swoje, to każda drużyna się organizuje. My też nie jesteśmy za bardzo rygorystyczni, dlatego że to jest liga amatorska. Liga amatorska, oczywiście można by było, o, piłka przyleciała. Proszę kolego. Jest liga amatorska, natomiast jakieś tam ramy trzeba mieć i te drużyny mają, tak, mają swoich sponsorów, mają barwy, mają koszulki i tak to wygląda. Gdzie rozgrywacie mecze? Rozgrywamy mecze dzięki uprzejmości dyrektorów szkół bialskich. W szkole numer 2, znaczy to w zespole szkół tam przy Staszicu i rozgrywamy mecze w zespole szkół na Terebelskiej, czyli specjalnie chłopaki chyba kopią. Także to są dwa miejsca, a jeżeli chodzi o sezon
zimowy to w szkole podstawowej numer 3, także przy okazji chciałem podziękować wszystkim dyrektorom, którzy współpracują z nami przy okazji amatorskiej ligi, bo to jest dla mieszkańców Białopodlaskiej, ale nie tylko, bo mamy też zawodników i drużyny spoza Białej. To już dzisiaj zapraszamy, kiedy pierwsze mecze właśnie? Myślę, że pierwsze mecze będą po 20 sierpnia, już dzisiaj serdecznie zapraszamy i będziemy w kontakcie.